Dni otwarte w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży były doskonałą okazją, by zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki oraz uczestniczyć w szeregu eksperymentów naukowych przygotowanych przez studentów i pracowników szkoły. Kryminalistyka to bardzo ciekawa dziedzina nauk prawnych, bo pokazuje to, co dla człowieka bardzo często jest takim tematem troszeczkę tabu, a przez wiele lat nawet było tym tabu. I na przykładzie badań daktyloskopijnych możemy właśnie pokazać to, w jaki sposób ta magia kryminalistyki może oddziaływać na nas co dzień. Oczywiście jest to nauka, a więc wszystkie współczesne zdobycze nauki i techniki są stosowane również tutaj. Przed chwilą pokazywałem pani redaktor, w jaki sposób wykonujemy badania daktyloskopijne, konkretnie pobieranie materiału porównawczego do badań daktyloskopijnych. I otóż tu jest pani karta daktyloskopijna z wizerunkami linii papilarnych. Na miejscu zdarzenia pobieramy materiał dowodowy, na przykład ślady linii papilarnych zabezpieczone na takiej szafie, bo ktoś próbował, powiedzmy sobie, coś z tej szafy ukraść, zabrać, tak, bezprawnie. I teraz oczywiście zadaniem eksperta jest porównanie tych obrazów linii papilarnych, czyli materiału dowodowego z materiałem porównawczym. W tym oczywiście przypadku jest to czysta fikcja, ponieważ materiał został pobrany od pani redaktor. I określenie, czy ślady linii papilarnych zabezpieczone na miejscu przestępstwa domniemanego są zgodne z odbitkami linii papilarnych. Jeśli są zgodne, no to niestety, wiadomo, jakie są konsekwencje. Daktyloskopia jest jednym z dwóch dogmatów w kryminalistyce, a więc ona pozwala nam na stuprocentową identyfikację człowieka. Czyli jeżeli stwierdzamy, że występuje zgodność materiału dowodowego z materiałem porównawczym, to nie ma tutaj już odwrotu. Młodzież w USA uczestniczy w stażach i praktykach zagranicznych, a studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych współpracują m.in. z GROM Group, Komendą Miejską Policji w Łomży oraz Zakładem Karnym w Czerwonym Borze. Współpracujemy tutaj z jednostką GROM, współpracujemy z komendantem krajowym policji, współpracujemy ze służbami mundurowymi z więziennictwa bardzo mocno, z Czerwonym Borem, z instytutami przeróżnymi, z Instytutem Budownictwa, z Uniwersytetem Warszawskim, z Politechniką Warszawską, z Politechniką Białostocką. No, mogłabym tego wymieniać bardzo dużo, ale jest to takim wynikiem konferencji, które się odbywają na uczelni. Wykładowcy prowadzący tutaj zajęcia są też z formacji mundurowych, więc jak największą wiedzę praktyczną mogą im przekazać i przekazują, co mogę zaobserwować sam jako opiekun praktyk studentów, jak przychodzą, zgłaszają się do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze na odbycie praktyk, to już te osoby są ukształtowane, wiedzą, gdzie i jak funkcjonuje taka formacja, znają komórki organizacyjne, są przygotowani i wtedy tylko kształtujemy ich, tą wiedzę taką typowo, już na miejscu w praktyce, czyli w zakładzie karnym. Podejrzewam, że też i komórki, jednostki organizacyjne policji też z tego tytułu są zadowolone, bo już nie musi nikt tłumaczyć od zera, co i jak się w takiej formacji dzieje. Mnie od dawna interesowała ogólnie mundurówka i wcześniej chciałam wybrać szkoły poza Łomży, bo jednak tutaj w Łomży nie było za dużego wyboru, jeśli właśnie chodzi o szkoły mundurowe. Ale koleżanka zapoznała mnie z profilem tej klasy, no i postanowiłam tutaj przyjść i nie żałuję. Nauczyciele naprawdę się nami zajmują. Mamy szereg zajęć dodatkowych, w tym samoobronę, zajęcia specjalistyczne z zastępcą komendanta. Mamy jeszcze zajęcia na basenie, specjalnie, żeby nas przygotować właśnie do egzaminów wstępnych do policji. Studenci WSA zdobywają zawód na kierunkach bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo i towaroznawstwo. Po zakończeniu edukacji łatwo odnajdują się na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy. Nieładnie to wygląda, jak każdy siebie chwali, ale myślę, że tutaj przemawiają fakty. Warto dlatego, że mamy bardzo dobre kierunki. Kierunki, które są w tej chwili na rynku pracy bardzo potrzebne. Kierunki techniczne. Ja zdaję sobie sprawę, że studia techniczne nie są studiami łatwymi, ale jak ktoś już się przebrnie, no to ma pracę. Z naszych analiz wynika, że naprawdę niewielu naszych absolwentów jest bezrobotnych.
Więc to jest nam bardzo ważny kierunek. Poza tym atmosfera w uczelni, to co się dzieje u nas, no dzisiaj widać, dzisiaj są otwarte dni i te otwarte dni przygotowali studenci. Studenci dla swoich młodszych przyjaciół, kolegów. Ja uważam, że kierunek rolnictwa, który wybrałam, jest przyszłościowy, tak jak tutaj wskazują nasze tereny podlaskie. No jest dużo zieleni i gospodarka się rozwija. Jest bardzo ciekawy kierunek, bo mamy wyjazdy terenowe, tak jak i do różnych dużych firm, gdzie się zapoznajemy, jak to właśnie to wszystko to pracuje i nawet mamy, tak jak tutaj teraz pokazujemy, doświadczenia, co studenci przychodzą, bo są dni otwarte, też uczymy się różnych doświadczeń, bardzo ciekawych doświadczeń i muszę powiedzieć, że rolnictwo nie tylko kojarzy się, powiedzmy, z pójściem na gospodarkę, ale też z pracą w biurze. I zaznaczam, że to nie jest też kierunek dla samych panów, ale również dla kobiet. Szczegółowe informacje dotyczące oferty Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży można znaleźć na stronie internetowej www.wsa.edu.pl.